Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnej serii na moim kanale Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Tego się w sumie nie spodziewałem, że zagłosujecie na tą serię, kiedy było kilka innych serii do wyboru. Ale tak wybraliście, więc jest. Nie pytajcie, dlaczego nie ma 1440p, bo no chyba nie muszę mówić, gra jest z 2001 roku, maksymalna rozdzielczość, jaką da się ustawić, jest taka. Więc nie ma co tutaj kombinować, po prostu rozpoczniemy. Tutaj już odpalałem sobie gierkę. To suggest that strange and mysterious things would soon be happening. As unsuspecting muggles slept, a huge motorbike with a giant astride it tumbled down from the darkness. The giant, named Hagrid, left a blanket-wrapped bundle on the doorstep of number 4 Privet Drive. Nestled in the bundle was a baby. Harry Potter. Harry Potter, chłopiec, który przeżył. Dokładnie tak. For the next 11 years, Harry lived with his dreadful step-parents, the Dursleys. Until that fateful day, when he received the letter inviting him to attend Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hagrid took Harry to Diagon Alley to purchase a most unusual list of school supplies. While at Gringotts Wizard Bank, Hagrid collected a scruffy package from Vault 713, mentioning to Harry that the package, whatever it was, would be safer at Hogwarts. Zobaczcie, kiedyś nawet apostrofów nie było, tylko był średnik stawiany. Hogwarts Express from platform 9 3/4 and left the Muggle world far behind. Dumbledore stood up. This term, the corridor on the 3rd floor is out of bounds to everyone who does not wish to suffer a most painful death. Harry sat beneath the sorting hat, hoping that he would not be chosen for Slytherin House over Gryffindor. "Not Slytherin, eh?" said the hat in his ear. "You could be great. It's all here in your head, and Slytherin will help you on your way to greatness." "No? Well, if you're sure, better be Gryffindor." Gryffindor! Dokładnie tak. Ludziska, zostawcie kciuka, komentarz, jak jesteście nowi, to też nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału z dzwoneczkiem w opisie, ale tylko podczas pierwszego odcinka będziecie mieli linkacz do kolejnej ankiety, do jaką grę chcecie następną. Są tam akurat dwa wybory, ponieważ i tak czy siak będzie to Horizon Zero Dawn następne. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. I am Albus Dumbledore, your headmaster. Witaj w Hogwarcie, Szkole Magii i Czarodziejstwa. Jestem Albus Dumbledore. So search behind every door, but keep in mind not all secrets are rewarding. Nie wszystkie sekrety są warte odnalezienia. Czajcie, że ta gra ma 19 lat? 19 lat. A teraz najlepsze jest to, że nie chodzi się w niej wsadem, tylko strzałkami. Dokładnie tak. Okej, jeszcze zanim to wejdźmy sobie w opcję i zmniejszmy troszeczkę czułość myszy, bo będzie zaraz dramat. Coś tak czuję. No dobra. Muszę się przyzwyczaić do tego sterowania. Nie wiem, kiedy ostatnio grałem w Harry'ego. Hey Harry, remember me, Ron Weasley. My brothers Fred and George have something to show you. Follow me. Dobra, idziemy za tobą, Ron. Rudzielcu. Okej, tu jeszcze nie mogę żadnych tych walnąć, fasoleczek. Idę, idę. Spokojnie. Hello Harry, we can show you how to get around Hogwarts. As a first year, you have a lot to learn. Follow us for a secret lesson. I'll see you later in defense against the dark arts class. Good luck, Harry. Na lekcji obrony przed czarną magią się zobaczymy. Dokładnie tak. Czy jest ktoś w ogóle, kto nigdy nie widział, nie grał w tą serię? Okej. Tak to właśnie wyglądało. 2001 rok, ludziska, czajcie to? Tak się kiedyś w gry grało. Tak to wyglądało. A myszka służyła do skoków i czarowania. No właśnie. Wiecie, że miałem 6 lat, jak pierwszy raz zagrałem w tą grę? I mówię całkiem poważnie. Cześć, Rytku. Okej, będę uważał. Wiecie, ile mi kiedyś problemu, jak byłem mały, sprawiło, żeby tu przeskoczyć? Masakra. Wyobraźcie sobie 6-letniego Profiego grającego w Harry'ego Pottera. You're getting the hang of this. In Hogwarts, you'll find all sorts of wicked treats. To pick up a treat, just run over to it. Chocolate frogs boost your energy. 30 bots every flavor beans are fun to collect. We're collecting them too. We need 25 beans, Harry. Come back when you've got them all. Come see us and we'll show you the way to class. Okej. Pozbierajmy fasolki w takim razie. No i przede wszystkim żabę czekoladową. Która aktualnie mi tu nic nie da. O, dobra. Muszę wejść i zeskoczyć. Patrzcie, to nie. To są normy, nie? W tych grach z 2001 roku, ale jest w nich pewien urok. Miałem 6 lat, kurde, centralnie, kiedy pierwszy raz w przedszkolu. W przedszkolu na kąpie przychodziliśmy. Wszyscy. Dosłownie. Czekajcie, bo muszę to ogarnąć sobie. Tu chyba nic nie było więcej. Jeśli się nie mylę. Do znalezienia, chociaż już totalnie nie pamiętam. Dobra. Tu jeszcze są fasoleczki. I na pewno jest też fasolka tam. Okej. Mamy już 26, ale jeszcze zbierzmy te 3. Wyobrażacie sobie takie sterowanie mieć w aktualnych grach? Ja sobie nie wyobrażam, nie w Wiedźminie na przykład, albo w Cyberpunku, żeby coś takiego było. Wiadomo. Dzięki wielkie. Kogo nam dałeś? Dumbledora zyskaliśmy, okej. Oczywiście najpierw weźmy sobie kartę. Mamy pierwszą kartę. I będziemy oczywiście kolekcjonować w Folia Magic. Tutaj mamy wszystkie karciochy, jakie się dało zbierać. Ale to powoli. Lecimy na pierwszą naszą lekcję magii. Bo jak wiadomo, Harry musi się uczyć. To tak jak każdy, niestety. Okej. Well. If it isn't the famous Harry Potter. I'm Draco Malfoy, and you do well to show me respect. These are my fellow Slytherins, Crab and Goyle. Naturally, we Slytherins are going to win the House Cup and the Quidditch Cup. You better stay out of our way, Potter. Let's go, boys. Jeszcze się zobaczy, kto tutaj zdobędzie Dobra, tam nie ma co iść. Hello Harry, it's me, Hermione Granger. We met on the Hogwarts Express, remember? Defense against the dark arts is through this door. Follow me. Okej. I am Professor Quirrell. Today we'll learn how to protect ourselves against the dark magic with the Flipendo spell. This is the symbol for the Flipendo spell. Now. No i zaczynamy to, co wszyscy nienawidzili w pierwszej części Harry'ego Pottera. Muszę na pewno zwiększyć czułość już myszy. Dlatego sobie to ogarnijmy na szybkości. Na szczęście tu muszę tylko 50%, więc... Well done, but I think you can improve. Wiadomo. 5 points for Gryffindor. A dziękujemy, dziękujemy. A zdejmij ten turban z łba. No panie. Ale jeszcze troszeczkę zwiększymy. Wow, już dyszkę, patrzcie, 15 punktów już zarobiliśmy dla Gryffindoru. Jestem najlepszym czarodziejem na świecie, wiadomo. O-o. Ale 80 powinniśmy też dać radę. W ogóle zastanawia mnie jedna rzecz. Wydawało mi się, że w ogóle w Harry'ego Pottera grałem kiedyś po polsku. Ogólnie z napisami i z dubbingiem. Well done, Mr. Potter. 15 points for Gryffindor. No i to mi się podoba. Teraz będzie chyba 90, jeśli się nie mylę. Skupienie level expert. Mamy to. Dawaj 20. No i 50 punktów dla Gryffindoru na pierwszej lekcji zarobiłem. 4 na 4. Tak się kurde uczymy, pamiętajcie. Chociaż to wam niczym nie pomoże. Follow me, Mr. Potter. No dobra. Tylko kurde turbana nie zdejmuj na razie. Chyba każdy oglądał Harry'ego Pottera, więc żaden to spoiler, nie? Nie mogę na tobie? No dobra. Zróbmy więc wyzwanie Flipendo. Cast your Flipendo spell at the switch on the wall to open the door. On the wall affects all sorts of things, such as this cauldron. Knock it over, Mr. Potter. Okej, przywrócimy go, ale najpierw, jak wiadomo, trzeba się ustawić idealnie, żeby wszystkie fasolki, które z niego wypadają, od razu wpadały do nas. Gwiazdka. Żebyśmy potem ich nie musieli zbierać, oczywiście. A tu nie mogę wskoczyć? Halo? O kurde, to muszę jakoś inaczej tu wejść, dobra. Mam nadzieję, że mogę tam jakoś inaczej wejść. A dobra, bo my teraz idziemy tu i tam przejdziemy, dobra, dobra. Wszystko czaję. Mamy pierwszą gwiazdkę. Właśnie, teraz tutaj przejdziemy i jak tutaj przejdziemy, to z tego co pamiętam, to chyba to obrócimy, nie? Okej, no i tu. No, na pewno się jeszcze spotkamy, profesorze Quirrell. Jeszcze na pewno się spotkamy. Dobra, mamy jedną gwiazdkę, lecimy po kolejne. Kurde, ej. Seryjnie, dzieciństwo mi się przypomina grając w tą grę. Dziękuję wam, że wybraliście w sumie ten tytuł. Nie wiem czemu go w sumie umieściłem. Hello, Harry Potter. I am Nearly Headless Nick, the Gryffindor House Ghost. Now, this is a saved game book. When you touch it, your game will automatically be saved. The game will restart from this point if you faint. Zasłabniesz, tak. Also load a saved game from the main menu. Goodbye. Dzięki, dzięki. W każdym razie chciałem wam powiedzieć, nie zdziwcie się, jeżeli w jakimś odcinku będę w jednej koszuli, a od połowy będę w innym. Bo... jest spora szansa, że na przykład wezmę i dojdę do jakiegoś miejsca, gdzie będzie właśnie taka księga zapisu. Zakończę sobie nagrywanie i od tego miejsca odpalę po prostu sobie następnego dnia nagrywanko, nie? Więc, a jak to będzie w środku odcinka, no to może tak być, że po prostu będę to nagrywał na dwa razy, nie? Dobra, tam idziemy dalej do Quirrella, ale zanim to, to oczywiście pootwierajmy sobie to. I zbierzmy te fasolki, które tutaj mamy i gwiazdkę oczywiście. Okej. Cast your Flipendo spell on this block to knock it out of the way. Okej, a na ciebie mogę? Flipendo! Flipendo! Niby usunąć go z drogi, ale skoczyć na niego też trzeba było. Flipendo! Flipendo! To jest lewiosa, a nie lewiosa. Czy jakoś tak, tu jest księga zapisu, dobra. Okej. Zapisik. Bany hopem tu lecimy, kurde panie. Człowiek tych gier nie zapomina, nie? 10 albo z 15 lat temu ostatnio w tą grę grałem. O, takie coś to jest standardzik, nie? No, takich gier się nie zapomina. Te wspinania, nie? Ach, piękny czas. Tego swoją drogą tak często wracam do Metina, nie? Bo to była w sumie pierwsza gra, którą grałem. Taka multiplayerowa, poza plemionami tam jakimś czy gladiatusem czy czymś takim, którą grałem na kompie, nie? Jak mi podłączyli rodzice internet. Chyba w 5. klasie podstawówki dostałem neta. No i tu jest moment, w którym często ginąłem kiedyś. Ale nie tym razem. Flipendo! Czy ja tu byłem w stanie przeskoczyć tak i tak od razu? Byłem w stanie. Dobra. Kolejna gwiazdka wyzwanka. Dawaj mi tu teraz to. Masakra, nie? Ten ekran tak będzie latał, nic na to nie poradzimy, ludki. Niestety. Musicie się z tym pogodzić, że czasem tak to będzie. O, nie kliknęło mi się, kurde blacha. Dobra. Dobra, teraz gdzie ja miałem iść? Tam. Dobra, okej, no to jeszcze tutaj sobie podejdziemy, bo tam jest oczywiście jakaś znajdźka, może jakaś karta będzie. Już też nie pamiętam. Pamiętam jedną rzecz, że w przedszkolu zawsze ja byłem wołany do przechodzenia ostatniej walki w tej grze. Że jako jedyny jakoś ogarniałem walkę z Voldemortem w przedszkolu. Nie wiem, jak to było możliwe. Ale tak było. Tak było, nie ściemniam. Serio? Odcinki będą standardowo, nie? Po 30 minut, żebyście się nie musieli martwić. Ja od razu mówię. Codziennie o godzinie 15. Dzisiaj mamy pierwszy odcineczek. Jutro oczywiście będzie kolejny. No i dobra. Doskoczę? Dobra, doskoczyłem. Tu ściana. Więc idziemy w tą stronę. Księga zapisu. I tutaj, o ile pamiętam dobrze, było ciekawie, no właśnie. This is a known, Mr. Potter. They like to pester young wizards. Knock him on his backside to complete the challenge. They move quickly and can be quite a nuisance. Dokładnie tak. Nigdy, kurde, nie mogłem nacelować na nie. Okej. Pamiętam, że w którejś z części jeszcze trzeba było brać je za fraki i gdzieś tam wywalać później do jakichś dziur. Nic chyba więcej nie ma, nie? Rozejrzyjmy się jeszcze, chyba nie. Tutaj w tej części to chyba nie było aż tak dużo znajdziek, z tego co pamiętam. Congratulations, Mr. Potter. You completed the challenge. You collected all the challenge stars. 20 points for Gryffindor. Now, hurry on to broomstick practice. Dobra. Back in their Gryffindor common room, Harry, Ron and Hermione talked about their exciting first days at Hogwarts. There was much talk about the break-in at Gringotts Wizard Bank, but there was little time to dwell on this, since Harry and his friends were expected at their flying lesson with... Nienawidzę latania w tej grze, z tego co pamiętam, to był totalny żart, nie? I am your instructor, Madame Hooch. For your first lesson, you will fly through these magic rings. Control your broom with the direction keys. The speed up and slow down keys adjust your flight speed. Ready, Potter? Yeah. My whistle then. Well done, Mr. Potter. Now let's see how you do with smaller rings. Let's add a bit of height. Nie trafiłem. No i właśnie o tym mówię, nie? Nienawidzę po prostu latania w tej grze. I chuj. Nienawidziłem zawsze latania w tej grze, nie? No nie, nie zauważyłem, tego nie zauważyłem ringu. Będę z wami szczery. O, przeleciałem już przez niego, dobra. Ja pierdolę, czemu ja lecę w dół? Please, nie. Zaraz mi się czas skończy. Czemu ja mogę się nauczyć tego, że jak strzałkę do góry klikam, to lecę do góry? W dół, strzałka, w dół. Do góry. Do góry dał, nie, nie w dół. Ale lipa. A mogę powtórzyć? Mogę powtórzyć? No nie. Czemu? Ale żenada, nie. Nigdy nie umiałem w tej grze latać, nigdy nie. But I'll teach you a new spell I've learnt on my own. The spell I learned is Alohomora. It will open magically locked things, but don't get into any mischief. This is the symbol for Alohomora. When I stop, hold down the mouse button and make the same pattern. Then let go of the button. Wiesz, co jest najlepsze, że ona, kurde, uczy mnie symbolu, nie? Jeszcze mi punkty za to dla Gryffindoru da, nie? Alohomora! That was brilliant, Harry. Great, Harry. I'm sure Professor Flitwick would give you 5 house points for that charm. You're getting the hang of this. Przejechałem za bardzo. Dobra, nie będzie. Coś czuję, że nie będzie 65%. Dobra, będzie 65%, ale dam sobie jeszcze większą czułość, myślę. Boże, 83 tu zrobiłem? Marvelous. You're very good at this, Harry. That was really well done, Harry. Professor Flitwick would award you at least 10 house. No, będzie problem zdobyć 15 i 20, coś czuję. O kurwa. Jestem ciekaw, czy mi to zaliczy tak dodatkowy ten. Zaliczyło. That's excellent, Harry. Professor Flitwick will be very pleased with that attempt, Harry. I'm sure he'd give you. Dobra, teraz trzeba zrobić 95%. Practice makes perfect, so give it another go. Haha. Szczytowane, ale wyszło. That was brilliant, Harry. Professor Flitwick would award you at least 20 house points. Oj, byłoby dobrze, jakby tak z lataniem się udawało. Now you try using Alohomora. We still have a few minutes before the charms lesson. That door in front of you is magically locked. Cast Alohomora to open it. Okej, zaraz to zrobię, ale już w następnym odcinku. Dzięki za oglądanie pierwszego odcinka z Harry'ego Pottera i Kamienia Filozoficznego. Pamiętajcie, żeby zostawić oczywiście kciuka i komentarz, jak wam się seria podoba. Wbijajcie do linków w opisie, na streamy, Facebook, Instagram, Discord, wszystko tam znajdziecie. A na dzisiaj to tyle. Pamiętajcie też o subskrypcji i dzwoneczku. Trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!